się chyba tego nie uczyłaś, co? Co? A może ty ściemniasz, że ty masz tą całą psychologię i te tam DR? Pewnie, że ściemniam. Wiesz, jak sobie łatwo można taki dyplom wydrukować? Nie, no to ja wiem. Ale to gruba hakerka, żeby cię wstawić na stronę UMCS-u. Dobra, zaczynamy. O. No cześć, czy... co byś chciał? No chodź, chodź do pancia swego. Chodź, chodź. O, dzień dobry. To jest najbardziej profesjonalny odcinek ever. Tak jest. Dzisiaj podcast poprowadzi z nami kot Filemon. Jest naszym chowańcem. Jego. Bardzo. Czyli ja mam powinna ma rybki, tak? Ale kocio Filemon odpowie nam na wszystkie pytania, gdyż z perspektywy kociej wie wszystko. Cudownie. Opowiesz to ty wszystko? Jesteś prowadzącym, to jest ekspert, a ja się ten w kaczuszce grzeję. Dzisiaj witamy się z wami w takich, że tak powiem, no, domowych koncepcjach. Chcieliśmy trochę nagrać luźniejszy odcinek. Będzie to odcinek, miejmy nadzieję, zabawny. Będzie to odcinek, w którym będziemy sobie pić kawkę od was. Za to chcieliśmy serdecznie podziękować. Udało nam się znaleźć nawet takie fenomenalne złote filiżanki, żeby podkreślić wagę tej kawy. Także dziękujemy, że nas wspieracie. Kto nas jeszcze nie wspiera, to link na dole, wiadomo. W opisie pod filmem. Kto lajkuje, ten lajkuje. Kto subskrybuje, ten subskrybuje. Kto nie subskrybuje, to prosimy. Chcieliśmy dzisiaj wam troszeczkę zrobić taki odcinek od tej strony, że no, popatrzymy w nasze komentarze. Tak. I spróbujemy na nie odpowiedzieć. Albo dokonać komentarza do... Komentarza tarza? Do komentarza. Komentarza do komentarza, tak. Bo na większość komentarzy są odpowiedzi w miarę na bieżąco, tak, ale tu... jakiś komentarz do komentarza można dać. Można dać. No tu trzeba przyznać, że Paulina bardzo stara się na bieżąco odpowiadać na wasze pytania, kwestie. No albo to były pytania w kwestii doprecyzowania czegoś, na przykład odnośnie jakiegoś typu związku. Albo po prostu dziękuję ci za podcast, że się ośmieliliśmy, że wreszcie ktoś się zdecydował na YouTubie o niemonogamii mówić. Tak, i że fajnie, że jesteśmy i że dzięki za podcast. No i dzisiaj postaramy się na te najbardziej interesujące naszym zdaniem z różnych względów komentarze odpowiedzieć, niezależnie od tego, czy tam odpowiedź już się pojawiła, czy się nie pojawiła. Tak. I będziemy je sobie szukać na bieżąco i pewnie komentować rzeczy też dookoła. To jest na Instagramie, moi drodzy, pod postem, który przygotowywaliśmy razem z Oni Bez Tabu. Taki profil na Instagramie, pewnie kojarzycie. No i tu taki prosty komentarz, takim krótkim... Nieźle wyrażony, tak, krótko tak, i tak. Wszystko na temat. Jak zwierzęta, to jest komentarz do postu odnośnie form konsensualnej niemonogamii, wprowadzenie. Czym jest ta konsensualna niemonogamia, jakie są jej formy? Komentarz, jak zwierzęta. Jak możemy na ten komentarz odpowiedzieć? No jak widać, na razie odpowiedzi nie ma. No, no to dlatego się... albowiem mnie zatkało. Zatkało cię. Odbierasz ten komentarz negatywnie? Na 90% jestem przekonana, że taka była celem, intencją osoby piszącej ten komentarz właśnie było obrażenie, wskazanie, że z tymi osobami angażującymi się w etyczną niemonogamię, albo nawet chcącymi o niej pomyśleć, albo w ogóle zajmującymi się nauką, bo może ten komentarz jest wymierzony też we mnie, nie wiem, nie jest doprecyzowane. No to jest coś nie tak. Natomiast czy to jest tak naprawdę obraźliwe? No bo jeśli by to rozumieć w kontekście takim, jest słowo zezwierzęcenie. Mamy Google, to patrzymy. Zezwierzęcić się, to upodobnić się do brutalnego, dzikiego zwierzęcia. Brutalnego i dzikiego. Mnie się wydaje, że w tym komentarzu jak zwierzęta bardziej chodzi o takie pokazanie, że ludzie powinni raczej kierować się jakąś taką, nie wiem... zasadami cywilizacji, a to jest związane z monogamią, że my powinniśmy mieć jakieś normy, zasady, a nie uprawiać rozwiązły seks na prawo i lewo, jak nam się podoba, jak zwierzęta. I z tym właśnie chyba ta etyczna niemonogamia, że to jest taka rozwiązłość. No właśnie. Jest taki ktoś miał skojarzenie prawdopodobnie pisząc. Tak, że się robi co się chce, jak się chce, że nie ma żadnych norm, żadnych zasad, tak jak zwierzęta. No, tak, no bo celem tej osoby było zapewne obrażenie, że to jest taki brak zasad moralnych i takie zachowywanie się jak zwierzęta, a nie jak ludzie, którzy mają jakieś wyższe normy, zasady. No właśnie. Tylko, że jakby tak chcę się zastanowić, co nas od tych zwierząt różni? No, od strony biologicznej i zwierzęta i ludzie uprawiają seks. Co nie? Ludzie są typem zwierzęcia. Po prostu są zwierzętami. Po prostu są zwierzętami. Mamy wspólnych przodków, tak? Tak. Czyli my wytworzyliśmy kulturę, mamy język, przynajmniej taki abstrakcyjny mówiony tutaj, żeby nie wdawać się w jakieś szczegóły. No więc jak jesteśmy zwierzętami,
to w sumie ten komentarz może być po prostu stwierdzający fakt. Stwierdzenie faktu, no tak. No, no tak, no, 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 bo jesteśmy zwierzętami. No, jesteśmy zwierzętami. Tak, uprawiamy seks tak samo jak zwierzęta. No tak, to się tak, tak. Rozmnażamy się w sposób płciowy, więc jest stary dobry żart, że gdyby seks nie był przyjemny, to już dawno byśmy wyginęli, tak? Natomiast oczywistym jest, że człowiek jest specyficznym gatunkiem zwierzęcia, ma normy moralne, ma kulturę, ma o wiele bardziej rozwinięty język i tak dalej. To nie jest tak, że osoby angażujące się w etyczną niemonogamię, to one są jakieś perwersyjne, robią co chcą, bez żadnych zasad i że zachowują się jak jakieś króliki w rui. To jest bardzo krzywdzące myślenie o etycznej niemonogamii, dlatego że to nie jest tak, że takie osoby robią co chcą, z kim chcą, nie ma żadnych norm i zasad. Nie, tam są bardzo jasno postawione granice, o czym ja mówiłam w pierwszym odcinku. Wydaje mi się nawet, że tych zasad i tej komunikacji na ten temat jest więcej niż... wychodzi z badań, że jest więcej niż w związkach monogamicznych, tak? Tak. No właśnie. I słuchajcie, część osób po prostu nie jest w stanie się dostosować do normy mononormatywności i wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie my o tym mówimy, my to pokazujemy, co nie znaczy, że wszyscy będą w stanie albo powinni w ogóle na etyczną niemonogamię się przerzucić. Oczywiście, no że nie, ale to nie znaczy, że z osobami chcącymi otworzyć związek jest coś nie tak i to nagle jakiś podgatunek człowieka. To po prostu typ ekspresji seksualnej. Dokładnie tak. I o ile jest niekrzywdzący dla nikogo, nie ma tematu. Oczywiście. Nie, jeśli jest to za zgodą, nikt nie cierpi, to nie ma tutaj mowy o żadnej dewiacji, bo kryteriami dewiacji jest to, że ktoś cierpi, nie ma zgody, jest przemoc. Czy fizyczna, czy psychiczna. Jest przymuszenie, albo jest to z jakimiś takimi osobami, czy zwierzętami właśnie, które nie są w stanie wyrazić zgody. Nie wiem, czy pamiętacie nasz wywiad z Anną, która powiedziała nam swoją historię wejścia w relacje niemonogamiczne. No i tu mamy też ciekawy komentarz, taki techniczny troszkę, ale myślę, że to ciekawie wam przybliżyć, bo nie mówiliśmy o tym. Komentarz, słuchajcie, taki, a po co w tym wywiadzie jest fejkowy obraz wypowiadającej się kobiety? No, odpowiedź jest prozaicznie prosta, gdyż owa kobieta wypowiadająca się po prostu nas o to poprosiła, tak? Ale to chyba przecież mówiłeś no o na tym samym na początku. Początku, no nawet że poprosiła o anonimizację swojego wizerunku. Nawet jako Dawid Myśliwiec wystąpiłem przecież przez chwilę, pokazując jak ta technologia wygląda, jak można ją wykorzystać. Troszkę nam już się zestarzała, bo ta dziedzina informatyki czy obróbki obrazu idzie strasznie szybko do przodu. Bycie na bieżąco jest strasznie trudne. Ale po prostu Anna poprosiła nas o anonimizację. Zaproponowaliśmy jej taką wersję, że po prostu będzie... awatarem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję i tak samo zmienimy jej głos na głos taki wygenerowany komputerowo, kompletnie randomowej, czyli jakby po prostu losowo wygenerowany, tak? To nie jest głos nikogo konkretnego. No i dzięki temu mogła opowiedzieć nam całą swoją historię, nie bojąc się o... Bycie rozpoznaną. Dokładnie. No na przykład nie do końca mogłoby być to dobrze widziane w jej pracy. Albo jej dzieci mogłyby mieć z tym na przykład jakiś problem w szkole, jeśli ktoś zobaczyłby, że mama mówi o takich rzeczach. Więc... My nie oczekujemy, że biorąc pod uwagę całą stygmatyzację związaną z etyczną niemonogamią, będziemy mieć nie wiadomo ile nagle chętnych do pokazania twarzy i wizerunku swojego osób mówiących o otwieraniu związku, wszelakich doświadczeniach. Dlatego dostosowujemy się zawsze do naszych gości i gościń. Jeśli chcą swojego wizerunku udzielić w pełni, no to jak najbardziej. Jest nagranie standardowe. Jeśli chcą anonimizacji, możemy skorzystać przynajmniej z czegoś takiego, co nie kojarzy się jak te crime sceny z peruką, odwróceniem tyłem. No, jakiś cień rozmawiający, wiecie, to właśnie jakby jakieś... Jakby ta osoba właśnie popełniła jakieś przestępstwo. Technicznie no, wymagało to dużej pracy ze strony mojej i... dość powiedzieć, że 5 hours later. Koniec końców udało się złożyć taki obrazek, jaki widzicie w tym odcinku. Co ciekawe, to jest nasz najbardziej popularny odcinek. Miał najwięcej wyświetleń, najwięcej komentarzy. Polecamy, jeśli jeszcze nie widzieliście, bo naprawdę historia jest bardzo, bardzo ciekawa. Okej, następny komentarz. Znowu Instagram. Tak jest, bo Paulina się chciała do niego mocno odnieść, więc ja przeczytam komentarz, a Paulina się będzie odnosić. Uwaga, 3-4, próbujemy. A jak właściwie można porównać tak kompletnie odmienne zachowania?
A powiedz jeszcze odnośnie czego to jest. Komentarz jest odnośnie posta na temat, czy etyczna niemonogamia jest lepsza od zdrady. I mieliśmy też filmik o takiej samej tematyce tak. na YouTubie. Można porównywać, mówisz. Można porównywać. Mm-hmm. We wszelakich źródłach naukowych, z jakimi się zetknęłam, mm-hmm. są dwa główne typy niemonogamii. Konsensualna i niekonsensualna. I jak bardzo by ktoś chciał zaprzeczać rzeczywistości, to prawda jest taka, że związek, w którym występuje zdrada, to nie jest związek monogamiczny. No nie, no bo są... Trzy lub więcej, nie? Tak. Jest to związek niemonogamiczny, ponieważ nie ma tam ekskluzywności emocjonalnej bądź seksualnej albo jednej i drugiej. Jeśli zdrada jest przetrwała. Dokładnie. Nawet jeśli by ta zdrada wystąpiła jednorazowo tylko, powiedzmy, no to, w tym to momencie... jednorazowy stosunek seksualny, to w tym momencie... Był to związek niekonsensualnie niemonogamiczny i cały ten związek, w którym ta osoba była wtedy, już nie był związkiem w całości no tak. monogamicznym. Gdyż było więcej niż dwie osoby. A nie ma żadnego kryterium czasowego tego, jak długo by to miało trwać. Tak. Tak? Niemcy mają powiedzenie einmal ist keinmal, ale wydaje mi się, że czyli raz to nie zbrodnia. Ja rozumiem, że może się tak wydawać, że związek niemonogamiczny... No to jest taki, w którym na tę niemonogamię było przyzwolenie, a związki, w których się zdradza, no to w dalszym ciągu jednak jest ta monogamia, bo umowa była na monogamię. I teraz pytanie jest takie, czy jest to monogamia prawdziwa, mhm. jeśli faktycznie ta ekskluzywność emocjonalna i seksualna jest przez cały czas trwania tego związku zachowana, mhm. czy też może jest to monogamia tylko i wyłącznie pozorna, bo osoby się na to umówiły. A tak naprawdę realizacja jest zupełnie odmienna. Dokładnie. No to i wtedy jest to niekonsensualna niemonogamia, mhm. która jest też pozorną monogamią i to jest zdrada. Więc możemy zestawiać te dwa pojęcia, pokazując, że zdrada, czyli ta nieetyczna mhm. niemonogamia, niekonsensualna, monogamia pozorna, ma o wiele bardziej negatywne konsekwencje. Natomiast to nie znaczy oczywiście, że my uważamy, że wszyscy powinni z kolei znowuż się na etyczną niemonogamię przerzucić. Nie. Pokazujemy jedynie, że otwarcie związku, szczere i konsensualne tak. i uczciwe, mimo różnych negatywnych emocji, które mogą się pojawić, o czym już na kanale mówiliśmy, jest w dalszym ciągu bardziej satysfakcjonującym dokładnie. Związkiem niż takim związkiem, w którym występuje zdrada, szczególnie jeśli ona wyjdzie na jaw. I to pamiętajcie, to nie my, to badania. To badania tak nauka. Pokazują. Natomiast ja też tak sobie myślę, że to przekonanie, że związek, w którym występuje zdrada, jest związkiem monogamicznym, no tylko, że przecież tam wystąpiło już oszustwo. Nie, to nie jest związek monogamiczny. Słuchajcie, z punktu widzenia nauki jest to niekonsensualna niemonogamia, ale ludzie mają taką potrzebę przez różne mechanizmy obronne mhm. podtrzymania tego myślenia, że ta monogamia jest lepsza. Bo w związku, w którym wystąpiła zdrada, przynajmniej jest próba zachowania tej monogamii. A ta okay. konsensualna niemonogamia, no to oni, wiesz, oni się otwierają, oni się wprost umawiają no na tak. to, a jak to tak można? No tak. toż to przecież jest jakaś dewiacja. Czyli, że kiedyś tego nie było, no dajcie spokój. Kiedyś tego nie było. Jak to? Kiedyś tego nie było, natomiast słuchajcie, no niestety. Jeśli byśmy sobie popatrzyli na wszystkie kultury i na całą historię ludzkości, to by się okazało, że to związki monogamiczne są w mniejszości. O czym rozmawialiśmy z... naszą gościnią Antoniną tak, Stasińską. Zapraszamy do odcinka, bo rzeczywiście troszkę otwiera na tą perspektywę antropologiczną, na historię człowieka. Tak. To nie znaczy, że wszyscy powinni żyć etycznie niemonogami, ale to też nie oznacza, że wszyscy się odnajdą pięknie, cudownie i szczęśliwie w związkach monogamicznych. Dokładnie. I nam chodzi o to, żeby pokazywać, że są różne wzorce związków i każdy jest okej, jeśli jest dla danej osoby satysfakcjonujący. Dokładnie. I po co się tak oceniać nawzajem? No, może się nie oceniajmy. Pięć rolek proszę z tego nakręcić i ten. No, strzy się wytnie. Taki krótki komentarz, myślę, że tutaj tylko przyklaśniemy. Słuchajcie, post o typach konsensualnej niemonogamii. Nieekskluzywne i seksualnie. Tak jest, nieekskluzywne i seksualnie. No i tutaj nam ktoś napisał, cuckold najlepszy. No jeśli dla tej osoby cuckold się sprawdza, to okej. Okay. Co nie znaczy, że obiektywnie, albo dla każdego, tak. byłby to najlepszy typ. Chyba nie da się obiektywnie powiedzieć o czymś takim, ze względu na to, że są to preferencje
Czyli jest to osobnicze. Jest to osobnicze. Dla tej osoby jest najlepsze. Tak jest. Świetnie. Ale dla innej osoby, jakikolwiek inny typ związku, czy to monogamicznego, czy niemonogamicznego, miejmy nadzieję, że nie. Zdrada. No właśnie. Tak. Czy mogę kliknąć serduszko? Oczywiście. No to polubimy. I bardzo proszę. Po 5 tygodniach. Słuchaj, lepiej późno niż wcale. Dobra, lecimy dalej. Konsensualna niemonogamia wszystkim wychodziłaby na zdrowie. Ja bym się do tego odniosła. O, dobrze, czyli to mamy post, słuchajcie. Nie odpowie w zależności od moralności i tak dalej. Monogamia, a nie monogamia. Post taki na Instagramie. Czym się różni monogamia od niemonogamii, tak? Przypominamy sobie swoje posty. Wiecie, to nie jest tak, że wszystkie trzymamy w głowie tutaj. Bo... Znaczy ja sprawdzam, czy merytorycznie poprawnie. Dobrze, zatwierdzam. Czyli triple check. Mogło się coś zmienić w międzyczasie, no. A, w sensie, że w 9 tygodni badania naukowe jakby nowe wychodzą no, wiesz, i przewracają wszystko do góry. Ja co chwila czytam coś nowego, tak, no jakby. Czyli jesteś na froncie po prostu. A jak, no proszę cię. Komentarz. Konsensualna, chodzi o konsensualną niemonogamię, wszystkim wychodziłaby na zdrowie. No słuchajcie, no nie możemy się chyba z tym zgodzić. No nie możemy się z tym zgodzić, bo mogą być takie osoby, które chciałyby których naturalną potrzebą jest funkcjonowanie w związku monogamicznym lub w ogóle funkcjonowanie jako singielka po prostu. W związku można też tak? Żyć i też jest tak najbardziej okej. Okay. Nie możemy powiedzieć, że jakiś konkretny typ związku byłby lepszy, ponieważ znowuż to zależy od osobistych preferencji. Dokładnie. Badania pokazują, o czym mówiłam w pierwszym odcinku, ale powtórzę, bo mówiłam to pod koniec, a ludzie tam oglądają 20% mężczyzn. Dlaczego nie oglądacie do końca? Dlaczego nie oglądacie do końca odcinków? Badania pokazują, że takie związki są dla nich najbardziej satysfakcjonujące, które są zgodne z ich idealnym wyobrażeniem związku. Teraz jeśli mamy osobę, która chce, nie wyobraża sobie życia z kilkoma partnerami w jakiejkolwiek sferze, czy otwierania nawet bardzo, bardzo tymczasowego związek typu monogamisz raz na rok w trójkącie na urodziny, przykładowo takie bardzo rzadkie. No mówię przykład taki, tak się mogą monogamisz umówić, nie? Nawet tego sobie nie wyobraża. I chce żyć w tym związku monogamicznym w każdym obszarze, i społecznym, i emocjonalnym, i seksualnym, i w tym się czuje dobrze, i znajdzie sobie osobę partnerską ogólnie, która też w czymś takim chce żyć i czuje się w tym dobrze, no to nie możemy powiedzieć, że takim osobom konsensualna niemonogamia wyszłaby na zdrowie, dlatego że dla nich ta monogamia jest idealnym typem związku, który jest zgodny z ich potrzebami. Czyli ta niemonogamia... One się w tym odnajdą. Czyli ta niemonogamia byłaby po prostu kompletnie poza ich strefą komfortu emocjonalnego. Poza strefą komfortu, poza strefą ich potrzeb, no i no po i co im to? No i po co im to? Natomiast jeśli mamy osobę, która bardzo by chciała żyć w większym gronie partnerów. Takie poliamoryczne podejście. Na przykład poliamoryczne, albo po prostu chciałaby otworzyć związek, ponieważ czuje potrzebę realizacji seksualnej z większą ilością osób. Taką ma ekspresję. No ona męczy się w tej monogamii. No męczy się. No to takiej osobie konsensualna pewnie by i wyszła na zdrowie. No. Dlatego znowuż to wszystko zależy od osobistych preferencji. My chcemy na naszym kanale pokazywać, że są różne wzorce, chyba już to powiedziałam w tym odcinku, ale powiem jeszcze raz. To możemy powtarzać, wiesz, w kółko. Jakbyś przez przypadek wyciął, to będzie jeszcze raz nagrane. Nam nie chodzi o to, żeby pokazać, że nagle wszyscy powinni żyć w etycznej niemonogamii. Tak. Nie. My chcemy pokazać, że jest coś takiego jak etyczna niemonogamia. Nie jest to gorszy typ związku. Dokładnie. Nie jest nic nie tak z tymi ludźmi, ale nie chodzi też nagle o to, żeby wszyscy funkcjonowali w taki sposób, ponieważ różne typy związków, albo nawet życie jako singiel, no przecież, dla różnych osób będą najbardziej zgodne z ich potrzebami i to jest okej. Okay. I o to nam chodzi. A może w tym komentarzu chodziło o konsensualność w ogóle, że konsensualna monogamia również wychodziła ludziom na dobrze. No ale to monogamia konsensualna... Nie, no można by tak, w sensie, że obie osoby zgadzają się na to, że są monogamiczne, czyli żadna z nich nie wychodzi ze swojej strefy komfortu. Czyli obie osoby muszą się zgodzić na to, że są w monogamii konsensualnie, tak. Albo wszystkie zaangażowane osoby, tak. Nie tylko główna diada, ja to podkreślam po raz kolejny. Dobrze, wydaje mi się, że jestem bardzo osamotniona w tym forsowaniu tego zdania. Słuchajcie, w sensie, jeśli że ja cię mamy nie wspieram, związek... Czy... Nie. Wydaje mi się, że wszelakie... podręczniki, prace i badania dotyczące etycznej niemonogamii bardzo mocno forsują perspektywę tej głównej pary, która otwiera związek. A słuchajcie, przecież są jeszcze różne osoby dochodzące, nawet na jednorazową randkę. One też mają, jeśli to ma być faktycznie etyczne, to nie można tylko z główną tutaj, główną żoną. Z główną żoną. Z główną
przepraszam. Obawiam się, że w naszej sytuacji prawnej główna żona jest tą jedyną żoną. Królowa jest tylko jedna. Etyczności niemonogamii nie chodzi o to, żeby z tym głównym partnerem tylko ustalać wszystkie zasady i dbać o niego, ale dbać o wszystkie osoby zaangażowane w tę sytuację tego niemonogamicznego związku. One mają prawo wiedzieć, w jakiej sytuacji się znajdują, że ta randka byłaby w ramach takiego niemonogamicznego czyjegoś związku, że są takie zasady chociażby, że no słuchaj, moja żona może w każdej chwili zadzwonić, powiedzieć, że nie daje rady i ja wtedy wracam. I co, zgadzasz na to czy nie? No przecież ta osoba ma prawo zgodzić się lub nie. Co wyznaczy dalszy bieg u Franki. Natomiast wydaje mi się, że to, że ja tak podkreślam, że wszystkie osoby powinny się na to zgodzić, nawet partner na nie wiem, na jedną godzinę. No. To taka trochę osamotniona w tym jestem. Bardzo mało się o tym mówi w literaturze i badania też jakby są z perspektywy zgodą tej głównej pary. Poczekaj, bo od razu mi przychodzi mi do głowy pytanie. Czy jeżeli rzeczywiście ta relacja ma być tak bardzo krótka, wiesz, 2 godziny w motelu, tak? Powiedzmy. No powiedzmy. Tak się, no, powiedzmy. No ktoś z otwartego związku jakby, tak? W otwartym związku wchodzi, to jest relacja dla niego na zewnątrz. Chciałby powiedzieć tej drugiej stronie, no bo wiesz, u mnie to jest tak, że żona wie, usługa partnerska wie, a ten ktoś mówi, ja nie chcę wiedzieć, kompletnie mi to nie interesuje, chodź się kochać. Czy to będzie wtedy konsensualne, jeśli tamta osoba się tego nie dowie, bo nie chce wiedzieć? Że nie chce tego wiedzieć. Bo to jest pewne niebezpieczeństwo. Ale była podjęta próba zakomunikowania. Tak. No, ciężko powiedzieć, no bo jeśli nie chce, no to... No bo mi od razu się wydaje... Że jednak nie mówić. Nie, poczekaj. To ja myślę, że od strony etycznej ta osoba, która do tego związku otwartego jakby, z której perspektywy patrzymy na tą sytuację, to nie ma problemu. Ona jest czyściutka. Próbowała, z drugiej strony nie ma... Od tej strony jest okej. A jeżeli tamta druga osoba mówi, że ona nie chce wiedzieć, to tym troszeczkę kasuje pytanie ewentualne z tej naszej perspektywy, czy to, co robisz, też u ciebie jest konsensualne. W sensie? No bo może to jest tak, że to po drugiej stronie jest zdrada. I teraz, nie mówiąc o tym, gdyż nie chce się o tym rozmawiać, zabieramy możliwość podjęcia tej osobie z naszej perspektywy, zadania pytania i podjęcia decyzji, wiesz co, ale ja nie chcę brać udziału w zdradzie. Ja nie zdradzam, bo u mnie to jest konsensualne, ale u ciebie nie jest. A, że my nie jesteśmy się stanie dowiedzieć, czy tamta osoba, z którą umówiliśmy się, czy ona aby nie zdradza. Oczywiście jest to wyidealizowana sytuacja, no bo zwłaszcza jak to jest krótkie, to ktoś powie, nie no co ty, jestem singlem, nie? A to, że małżonka 2 razy Słuchaj, zadzwoni... Może tak powiedzieć, tylko pytanie jest takie, czy ty... albo ja, albo ktokolwiek. Jak się z kimkolwiek umawiamy, i tu mi już nie chodzi o to, czy w ramach etycznej niemonogamii, czy jako singiel, czy w ogóle. Czy my, nie wiedząc, jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za to, że ktoś zdradza? No przecież to raczej jest odpowiedzialność tamtej osoby. Jeśli nie powiedziała, zataiła. Przyjmujemy to na wiarę w pewien sposób, Przyjmujemy to na wiarę, no bo co jesteś w stanie w zasadzie zrobić? No nie powiesz, daj mi chwilę. Muszę Facebook. Wyśledzić, muszę sprawdzić, czy to aby na pewno Szybki nie zdradzasz, stalking. Ponieważ mnie nie interesuje udział w zdradzie. Nie jesteś w stanie tego, co się tak naprawdę czyli jeżeli chyba można by się czuć moralnie okej z samym sobą, jeśli się to zakomunikuje, ale wiesz, jak to jest zdrada, to ja nie chcę. Tak, ponieważ ja tutaj chcę w ramach tylko i wyłącznie związków, gdzie wszyscy się zgadzają. U mnie wszyscy wiedzą i to jest okej. Czy u ciebie też tak jest? Jeśli albo czy jesteś singlem, albo czy u ciebie też tak jest? No jeśli osoba mówi, że jest singlem, no to cóż mamy zrobić? A jeśli mówi, że też ma taki otwarty związek, no to słuchaj, no to też nie do tego w zasadzie nie jesteś w stanie wziąć odpowiedzialności za to, no bo nie możesz tego tak naprawdę sprawdzić. No jasne, są jakieś takie red flagi, typu, że ta osoba ukrywa wszystko na swój temat, albo gdzieś tam chowa się z telefonem, nie chce go odebrać. Dobrze, pamiętaj, że ten nasz scenariusz dotyczył krótkiego spotkania, wiesz. To tym bardziej nie jesteś w stanie tego zweryfikować, więc ja uważam, że odpowiedzialność ale zobacz, jaka jest po stronie osoby, która po prostu ukrywa te informacje. Zobacz, jaka to jest fenomenalna gra wstępna, taka rozmowa. Jak? A masz męża? Na YouTubie jest jedno bardzo, bardzo ważne pytanie.
Dlaczego? Dlaczego? To jest pytanie kluczowe. Dlaczego coś się dzieje? To jest pytanie, które popycha nas do rozwoju. Czy my żyjemy w związkach niemonogamicznych? No słuchajcie, to jest bardzo prosta odpowiedź jest na to. Jest to nasza prywatna sprawa. Dokładnie. W zasadzie, jakie by to miało mieć znaczenie, w jakim my żyjemy związku? No właśnie, czy miałoby jakieś w ogóle? Wydaje mi się, że nie ma to żadnego znaczenia. No bo co byśmy tutaj nie powiedzieli? Można skomentować to pozytywnie, albo można skomentować to negatywnie. Nie żyjemy, no to nie możemy się wypowiadać, bo nie mamy doświadczenia, więc... Żyjemy, przecież propaganda propaganda. Lewactwo jakieś pewnie. Tak, więc nie ma to żadnego znaczenia, w jakim żyjemy w związku. Zawsze bazą do tego, jak ty przygotowujesz, no bo Paulina przygotowuje jakby skrypty, bullet pointy do odcinków, tematy, tak? Zawsze podstawą tego jest wiedza naukowa. Zawarta między innymi. Przegląd badań i ja się na tym opieram przede wszystkim i dbam jakby też, no nie mówię, że mam wiedzę też i z seksuologii, i z terapii i tak dalej, bo jednak jestem pracownikiem naukowym, dlatego zapraszamy również innych gości. Ale jednak staram się dołożyć wszelkich starań, żeby jednak ta wiedza była zgodna z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej. Jeśli by stan wiedzy psychologicznej się zmienił, no to również narracja na kanale by się zmieniła. Natomiast jeśli chodzi o takie odcinki lifestyle'owe, typu pokazanie doświadczeń jakiejś osoby, to jest indywidualna historia. Jeśli jest w międzyczasie jakieś pojęcie do zdefiniowania, no to się taką definicję dołącza. Natomiast ciężko tam o coś takiego jak merytoryka, no bo to są indywidualne doświadczenia. To nie jest coś, co można stwierdzić, że jest poprawne czy niepoprawne. Dokładnie. Możemy ewentualnie... To są też ich subiektywne odczucia odnośnie tych doświadczeń. Dokładnie. Możemy podjąć jakąś próbę, jeśli ta osoba, z którą rozmawiamy, na przykład zada nam, czy głównie Paulinie, bo ja to tak wiecie, na chłopski rozum, ale Paulinie jakieś pytanie na przykład, to jaki to byłby typ związku, tak? Tak. Albo no to w jakiej ja relacji byłem, tak? Jeśli tej wiedzy teoretycznej ta osoba by nie miała. No i wtedy ta merytoryka się pojawi na zasadzie pewnego opisania sytuacji. No ale tak po prostu cieszymy się, że nasi goście, gościnie po prostu chcą się z nami podzielić swoją historią. Zawsze z takiej historii można się po prostu czegoś nauczyć, albo przynajmniej może być ona interesująca. Zażartujmy troszkę pod względem fabularnym. I tutaj nie da się stwierdzić, czy to jest poprawne, czy to nie jest poprawne, czy to jest zgodne ze stanem wiedzy, czy to nie jest zgodne ze stanem wiedzy, bo to są indywidualne doświadczenia, są wypowiedziane szczerze, są przeżyte subiektywnie. Dokładnie. I przez pryzmat... Przestało się nagrywać. Czerwone się nie świeci. Albo się zawiesiło. Tu nas chwalą, tu nas głaszczą. Tylko dzieci szkoda. O, tylko kiedyś dzieci szkoda. Pożałujecie swoich decyzji, dewianci... No, to był taki chyba jeden z mocniejszych komentarzy, choć mimo wszystko jakby nazwano nas dewiantami. No to... No. Czy cię to dotyka? Cię to? Czy mnie to dotyka? Czy cię to dotyka? No powiem ci... Dewiantko. Tak. Ja czuję do tego stopnia jakoś tak... Tą negatywną oceną społeczną jest ta niemonogamia etyczna obarczona, że ja, mówiąc o tym z perspektywy naukowej, też czuję czasami, że ta stygmatyzacja na mnie przychodzi. Mhm. Że ja w ogóle ośmielam się powiedzieć, że to jest okej. Okay. Mhm. Czyli mimo, że jakby przedstawiasz taki naukowy statement, tak, aktualny? Tak. To tak to, masz. To, że tak jakby ten komentarz, tylko kiedyś pożałujecie swoich decyzji dewianci, ja to odebrałam, jakby to też im mnie dotyczyło. No bo tak naprawdę mieliśmy tylko jedną rozmówczynię, więc nie powinno być dewianci, tak, tylko do niej powinno być.
Znaczy, no jeśli do niej, bo to ja mi się wydaje, że to jest Dewianci, też... to my to, to, ja to trochę, odnośnie wszystkich nas, tak, nas to jedno, ale będących. To też troszeczkę odbieram w ten sposób, że pożałujemy swoich decyzji w takim kontekście, że w ogóle, wiesz, o tym mówimy, że w ogóle to jakby ta osoba raczej... Że nie powinno się tego propagować, tak, w ogóle tak, mówić tak, o tak. tym, udawać, że to nie istnieje, a nawet jeśli mówić to, że nie powinno się tak robić. Zaraz, gdzieś tutaj miałam malutką książeczkę. Słuchajcie, mamy tutaj otóż, mogę cię prosić o wyciągnięcie. Oczywiście, mamy proszę. Tutaj taką otóż książeczkę. Dzieci w rodzinach poliamorycznych. Przegląd wniosków z 25 lat badań podłużnych Elizabeth Szef i odcinek o tym w sezonie drugim będzie. Na pewno się pojawi. Między innymi na podstawie tych badań, jak wychowują się... Ja wiem, że książeczka jest mała, ale odnosi się do badań, trzeba je przekopać. Badań było o wiele więcej. Też pisałam o tym trochę w książce. Uh-huh. Są też inne pozycje, inne artykuły. Będzie jak to jest z tymi dziećmi. Słuchajcie, tym dzieciom naprawdę krzywda się nie dzieje. I dalej odniesiemy się do tego w odcinku odnośnie z badaniami. Jest to bardzo kontrowersyjna kwestia i zrozumiała jak najbardziej, bo wiadomo, że ludzie odpowiedzialni powinni chronić dzieci. Ale słuchajcie, to, że rodzice żyją w etycznej niemonogamii, sam ten czynnik nie wpłynie na to, że dzieci będą się wychowywały w jakiś sposób w stronę zaburzonego rozwoju. I o tym powiemy w odcinku. Jak go przygotujesz? Oczywiście. I jak się przekopiesz dzięki kawce Oczywiście. Przez te wszystkie tony badań. Ogólnie te komentarze, słuchajcie, w dużej mierze są dla nas bardzo miłe, pozytywne. I... Że fajnie, że się zajmujemy tym tematem i jest to dla nas bardzo inspirujące. Dziękujemy motywujące te wszystkie godziny pracy. No, rozkładanie tych planów, składanie tych planów. Montaż, Katarzyna. Badania, montaż, tak. Pilnowanie social mediów, te nasze kole. Co piąteczek mamy kola. Słuchajcie, szaleństwo. Także dziękujemy Wam za wszystkie komentarze. Prosimy o więcej albo i dużo więcej, bo tak. zawsze to jest dla nas takie paliwo, że mamy od Was feedback. Odpowiedź, że oglądamy, że czujemy, że ta nasza tak. praca ma sens. Tak, tak. dokładnie tak. Jakikolwiek. I to przepiękne. I jak ktoś się z czymś nie zgadza, to w kulturalny sposób i bez hejtu też prosimy. Bo czasami można coś rozwiać, czasami czegoś moglibyśmy nie doprecyzować, czasami można coś jeszcze łatwiej wyjaśnić, łatwiej to opisać albo skierować kogoś w jakąś stronę, znalazł odpowiedź na to, co go gdzieś tam nurtuje, tak? Ja myślę, że im więcej odcinków będzie na kanale, tym więcej różnych kwestii problematycznych będzie rozwijanych. Oczywiście, że tak. Też tak sobie myślę. Powoli zbliżamy się do finału tego pierwszego sezonu, więc oglądajcie do końca, potem zrobimy sobie miesiąc, dwa przerwy, żebyśmy trochę odetchnęli. No i dalej rozumiecie po prostu sezon drugi. A już jest trochę odcinków sezonu drugiego nagrane. Same po prostu... No. Świetne materiały. Co, żegnamy się? Żegnamy się. Oczywiście odsyłam jeszcze na nasze media społecznościowe i... O, dajcie znać, czy chcecie więcej takich luźniejszych odcinków. Że tak. siedzimy przy kawce i tam... Po prostu... Co nie? Że tak mniej merytorycznie, ale a bardziej luźno. Live z naszego kola to ja jednak nie jestem na to gotowa. Nie, tu konsensualnie nie będzie, Adam. Nie. Dobra, kończmy, bo muszę iść do toalety. Słuchajcie, siła wyższa. Adama, ja naprawdę muszę. No to idź, to ja się pożegnam. A nie, bo mikrofon musisz rozpiąć. No właśnie. Dziękujemy, zapraszamy po więcej. Wiecie gdzie, każdą kawkę z chęcią przyjmiemy, są fenomenalne i pozytywne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnają Was. Paulina. I Adam.